Reklama. Siemano, jestem Kasperu, a w dzisiejszym odcinku chcę wam ogłosić, że oficjalnie wychodzą moje dwie koszulki. Jedna koszulka wygląda właśnie o takiej widać, to jest przód tej koszulki. No to jest tył tej koszulki i oprócz czarnej koszulki jeszcze jest biała koszulka, którą wam pokażę właśnie teraz. A więc jak widać, biała koszulka wygląda oto w taki sposób, to jest jej przód. To jest jej tył, koszulka kosztuje tylko 7 robuxów, to jest niska cena, a więc ja wam link do tych koszulek daję w opisie, dziękuję. Po reklamie. Siemano, jestem Kaspero, a z tej strony wasz ulubiony youtuber, jak widać. W dzisiejszym odcinku zostaję pracownikiem w firmie kurierskiej na 24 godziny, a więc widzowie, mi nic nie zostaje. Jak tylko wsiąść do Lambo, podjechać sobie tutaj do tej firmy. Zaparkujemy sobie tutaj, widzowie. Wyjdziemy sobie oczywiście. Dzień dobry. Co mnie budzisz? O, dobrze, co się stało? Ja bym się tutaj chciał zatrudnić, proszę pana. A, no dobra, to tego, pokaż mi tylko twoje prawo jazdy. Dobrze, tutaj proszę bardzo, moje prawo jazdy. No, to więc pozdrawiam, czy to jest prawo jazdy. Dobra, ile masz lat, nazwisko, imię, Pesel? No to moje imię i nazwisko to Kaspero, Pesel 21374206986. A mój wiek? No co, mam 21 lat. Dobra, to tak, zaczynasz od dzisiaj, mam to gdzieś. I pierw do domu 19. Masz dowieść... Nie, to. Okej. Okay. Nie pyta, patrz, masz tutaj wóz. Już ci otwieram nam bramę. Gdzie ty idziesz? Popaszkę. Dobrze, to jej tu włożę. Jadę. Oj, proszę pana, bo kluczyki mi pan zapomniał dać. Dobra, działa. Dobra, to jedź. Dobra, to jedziemy sobie w takim razie do domu 19. Kurier! Co jest? Kurier, dobry. Dobry. Co mnie pan straszy? Ja sobie mam dla pana wózek, taki jakby w szpitalu. Jaki wózek? No dobrze, no to niech pan poczeka, to ja sobie ładnie w tym zdanie. Jaki dzwonek? Ten co jajami dzwoni? A, no tak. O to mi chodzi, proszę pana. O, to ma sobie zwoń. A, dobrze. No tak, ten dobrze, no to proszę bardzo. Dobrze. Dobra, miłego dnia znaczy co? Dobrze, do widzenia. O, patrzcie widzowie. Dobra, no co ty robisz, typie? Dobra, idź sobie. Jedziemy sobie. Ja jadę do sądu. Dobra. Dobra, wróciłem. Dobrze, poczekaj, co ja teraz to miałem? A, dom numer 23. Ten laptop. Ale wie pan co, bo tutaj tam mieszka taki mój sąsiad jeden wredny. Niech pan mu tą paczkę kopnie, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Ja idę spać. Musimy sobie szybko. Chodźmy sobie do naszej bryki. Dobra. Zobaczymy co jest w tym domu 21. Dobra, widzowie. Tu chyba nikogo nie ma. Dobra, ukazał tą paszkę kopnąć, no tak ładnie ze schodu sobie powiedział, raczej tutaj i restart, dobra. Podejdzie sobie, widzowie, my oczywiście sobie szybko uciekamy. Chodź tu. Widzowie, to jest jakiś creep. Dobra, idziemy. Jestem! Dobra. O!
Kopnąłeś, jak ci kazałem? Tak, poleciała ładnie ze schodów, jak Adam Małysz. A poczekaj, teraz ten taki chłopa był... Kosiarka i klucz francuski. Nie pytam, wier. Dobrze. Kosiarka i jeszcze klucz francuski tu się może masz. Dobra. A, nie, wszystko. I do jakiego domu? A, dom numer 24 chyba. Dobra. Chyba. To zaraz będę w szafuncie muncie. Dawać sobie. Ale jestem w stanie, będzie na 24. To sobie zobaczymy. No halo, gdzie ta pa... O! Kurier tutaj na dole. A, dobra. To pan kurier z kluczem francuskim i kosiarko? Kosiarko? Tak, proszę bardzo. Dawa to pan. Dzięki. No, proszę bardzo. A zapłaciłem to ja na tej stronie, to do widzenia. Dobrze, a dobrze. A moja paczka to na jeden, coś. I czekam już 4 dni. A numer paczki? 2137, dawaj. To niech pan poczeka. Muszę zobaczyć. Ej! Wypadł! Dobra. 2137. Co robisz? Zostaw mojego! Dobra, sprawdźmy widzowie. Dobra, no connected, no wczytuj się, no je, czemu connected musi być, no? Poczekajcie, widzę. O! Dobra. A co tam pan dokładnie zamawiał? Pizza. O kurde, pizza, to nieźle. Bo tani, dostawek się mi 20. To jest global, że zamówiłeś pizzę, wy kurierze, kurcze. Tak, zawsze za pochówkę. Ty nienormalny człowieku. Proszę bardzo, to jest panu pańska pizza. Przepraszamy za niedogodnienia. Do widzenia. Dobra, no to właśnie widzę, ja też przy okazji dom 24 i 23 nam został odhaczony. Dobra, teraz jak normalny człowiek sobie widzenie podjedziemy. Aha, super. Dobra. Dobry. Ulala, ładna ta przedszkolańka. A znaczy... Widzę, słyszeli, bo cię dzwonię. Dobra. A więc tak, nie wiem jak ty chcesz to zrobić, ale to masz dać do paczkomatu. Lody do paczkomatu? Tak. No to chyba na części musimy to rozebrać. Nie, chciałem z tym paczkomat, no pójdź to dawaj, już tam, nie denerwuj mnie. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, a poczekaj, czekaj tu jeszcze! Co ty dałeś temu chłopowi, bo ja tam słyszałem na podsłuchu jakaś paczka 2137, on dał złą paczkę. Miałeś to mu dać. No nie, no ja tam pizza, powiedział, że pizza i była jakaś pizza. A mi tu chodzi, już mi stoi, bo ci z tej łopaty czasne. Dobra. A słuchaj, to do ciebie łopata. Dobra, szefunciu munciu, ja tutaj to wkładam jak coś. Dobra, daj mi tą łopatę! Ej, daj mi tą łopatę! No. Widzowie, to jest ten... Tak w ogóle ja pracuję dla łowców pedofili. Dzień dobry, jak pan się nazywa i nie dlaczego nie, pan nie, nie. A dobra, do paczkomatu widzę, przyjechałem paczkomat. Już będzie. Jak co? Dobra, popatrzcie, to są... To jest kurierski skrót. Dobra. To co widzowie? Wyjmujemy to, no i nie wiem, widzowie. Może tu jakiś kurier będzie miał motek, to zobaczymy. Czy tu może ktoś ma... Czy tu może w jakiejś pasce jest motek? Dawać moją paczkę! Zamach na paczki! Nie, widzowie. O, jest motek, dobra. To my to tu widzowie szybko sobie zrobimy na części. Zamach na paczki! Zamach na paczki! Zamach na paczki! Panie, co ty robisz? Oddawaj moją paczkę, debiu! Ja zamówiłem jakieś lody! Na początku się dobrze wysłuchaj i pogadamy. Różkoszkowe! Nie wiem, o, dobra. O, paczka! Dobra, widzowie, to jest jakiś chyba kolejny creep. I patrzę, jeszcze nie mogę dało tam wsiąść. Co jest? Co to było? Dobra, widzowie, to było trochę dziwne.
wróciłem. O jest. O! Dobrze. Teraz tak, do tego domu chyba tam podejrzewam, że to był 20 jakiś list. Okej. Nie wiem, to jest ostatnia przesyłka na dziś. Dobra, widzę, to jest jakiś urząd skarbowy. Więc już tu nie... odłóż tylko auto i już do mnie nie gada, ja idę tu spać. Dobra. A do której idę spać? Urząd skarbowy do domu 20, nieźle. Ale fajnie spłonie, fajnie, widzę. Jak co on widzę wyrobić z tą bombą? Nie, to trochę było podejrzane. Dobra. Co? O, tu widzę, otwieramy. Liścik musu wsadzamy. No i... panie! Proszę pana! Zaadoptuje mnie pan? What the sigma! Proszę pana! Nie wiem, widzę, bo to było trochę inne, dobra. To mu tu ustawimy tą brykę. Jedź policjanty za nim! No proszę pana, proszę pana! W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Siemano!